twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączył się z narodem. Kolor baleche, peni ma, nefesh jehudi, homija. Ufatej mi zarach kadima, ajon lesion sofia. Od langwa tigwa teyunu, a tigwa baczno tapaim. Licho tam chowszy bearsinu, eresion wiruszalaim. W lapidarium. Jest to miejsce dla nas szczególne, a my tu jesteśmy, żeby podkreślić i przekazać pamięć o tych wydarzeniach. Tutaj, słuchajcie, dzisiaj chcemy uczcić pamięć, kolejną rocznicę, 78. likwidacji getta w Węgrowie. W Węgrowie przed wojną mieszkała duża grupa ludności żydowskiej. Większość z nich zginęła w czasie tej okrutnej wojny, w czasie II wojny światowej, która była najokrutniejszą, najbardziej taką wyniszczającą. Zginęło między innymi tutaj, na naszym terenie, zginęła prawie cała, mieszkająca w Węgrowie niemal cała społeczność żydowska. Słowa pani prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej i waszej nauczycielki o tym, jak bardzo istotna wasza obecność, bo to wy, najmłodsi, patrząc na te kamienie, na te macewy, będąc uczestnikami takich właśnie spotkań, będziecie tymi, którzy będą tą pamięć przekazywali. To wy będziecie za następne lata tutaj w tym miejscu, mam nadzieję, spotykać się i przypominać o tej historii, która dotknęła nasze miasto i mieszkańców naszego miasta.